Witam wszystkich serdecznie. No i dzisiaj troszkę opowiem ciekawostek o polskich złożach siarki, jak one powstawały. Jakieś blade pojęcie o tym mam, habilitację z tego robiłem w swoim czasie. No i od tego czasu niewiele się zmieniło. Minęło 70 lat od odkrycia złóż siarki przez pana profesora Pawłowskiego i jego żonę Katarzynę Pawłowską. No, złoża eksploatowane były na potęgę, dostarczały dużych pieniędzy do skarbca państwowego. No, do czasu, kiedy wymyślono technologię odzyskiwania siarki z węglowodorów, z ropy i gazu, oczyszczania właśnie tych węglowodorów, siarki, no i przy okazji uruchomiona została ogromna produkcja, która rozłożyła naszą siarkę, nasze złoża. Ale żeby zacząć o siarce, złoża siarki, trzeba zacząć od gipsu, dlatego że gipsy, których w miocenie osadziło się w Polsce dużo, są, czy też były i są nadal materiałem wyjściowym, z którego w procesach geochemicznych powstaje siarka. Te gipsy mogą powstawać w dwojaki sposób w morzu. Tu chodzi w tym wypadku o Morze Miocenie, które falowało między, powiedzmy, Rzeszowem, Sandomierzem, Krakowem, Wieliczką jakieś 13 milionów lat temu. I w strefie brzeżnej tworzyły się gipsy, krystalizowały gipsy. Tych złóż siarki mamy sporo. Zaczynamy od Sfoszowic, złoża jeszcze eksploatowane w średniowieczu. Siarka była surowcem strategicznym, używanym przy produkcji czarnego prochu, więc kopalnia w Sfoszowicach była chroniona specjalnie. Potem mamy kopalnie w Posądzy, kopalnie gipsów, ale też przy okazji siarkę odzyskiwano, kopalnie gipsów w Gackach, Krzyżanowicach, no i tak to się ciągnie aż do Tarnobrzega, w zasadzie Piaseczno, Tarnobrzeg. No i po drugiej stronie Wisły jest szereg wystąpień gipsów, które krystalizowały w ten sposób. Dwa rodzaje były właściwie, dwa sposoby krystalizacji gipsu. Jeden to był proces polegający na przechłodzeniu wody morskiej. Woda morska w strefie brzeżnej zagrzewała się dosyć mocno. W wyniku ewaporacji odparowywała woda. Potem ta gęstsza, zagęszczona przez parowanie woda morska spływała po dnie zbiornika ku głębszym partiom tego zbiornika, no i spływając po skłonie szelfu tak zwanego, schładzała się ta woda aż do momentu przekroczenia iloczynu rozpuszczalności gipsów. I tutaj zaczynały krystalizować gipsy. Także sytuacja była taka, że powyżej gipsów pływały sobie rybki i było życie biologiczne, natomiast na dnie krystalizowały sole. I tutaj w tym wypadku sole kwasu siarkowego, czyli gips CaSO4H2O. I to jest jeden ze sposobów powstawania gipsów. Pokażę Państwu, jak to wygląda na przykładach mineralogicznych. A drugi sposób to zbiornik był odcinany od dostawy świeżej wody, woda parowała, była silna ewaporacja, jak się to mówi, czyli odparowanie. No i w wyniku zagęszczenia przez parowanie ta woda się zagęszczała, dochodziło do przekroczenia znowu iloczynu rozpuszczalności i wtedy następowała inicjacja krystalizacji, tu w przypadku jest chlorek sodu, czyli sól kuchenny, ale gips podobnie, krystalizowały małe kryształki w toni wodnej i spadały na dno, dając w tym wypadku sól, ale jeśli mówimy o gipsach, dając gipsy laminowane. W tym pierwszym wypadku powstawały gipsy wielkokrystaliczne, na dnie krystalizowały,
a w tym drugim wypadku powstawały gipsy drobnokrystaliczne laminowane. Czyli mamy pierwszy przypadek, na dnie krystalizują gipsy wielkokrystaliczne i drugi przypadek, kiedy zbiornik był zagęszczony przez parowanie, zamknięty, tworzyły się gipsy laminowane. Tu mamy przykłady odsłonięć gipsów wielkokrystalicznych, kryształy ogromne, a tu mamy zdjęcie spod mikroskopu przy niewielkim powiększeniu właśnie kryształów krystalizujących na dnie zbiornika, kryształów gipsu, to jest kryształ gipsu, i w nim widać takie smuszki, jak gdyby. To są inkluzje z materiałem przyniesionym z lądu na gipsy krystalizujące na dnie zbiornika. Spadały na te kryształy różne rzeczy, które wiatr nawiewał do zbiornika. No i tu mam taki schemat powstawania tych gipsów. Najpierw mamy taką warstewkę węglanową, potem na tym zaczynają krystalizować właśnie gipsy wielkokrystaliczne, tworzące tak zwane jaskółcze ogony. I tak się działo aż do momentu zamknięcia się zbiornika i momentu, kiedy cała woda była już bardzo nasycona w morzu, bardzo zagęszczona przez parowanie, też czaszki pokazują parowanie, i zaczynały wtedy wypadać kryształki, krystalizować kryształki z toni wodnej. Stąd mamy w naszych profilach gipsów mioceńskich mamy gipsy wielkokrystaliczne, szablaste czy jaskółcze ogony, na to różnie mówią, i na tym mamy gipsy drobnokrystaliczne laminowane. To był materiał i jest nadal materiał do przetwarzania i powstawania gipsu, dlatego że w gipsie CaSO4 odzyskiwana jest siarka i ona tworzy złoża. Tu mamy duże powiększenie gipsów drobnokrystalicznych laminowanych, te strzałki pokazują poszczególne laminy wskazujące na krystalizację właśnie z toni wodnej, tak jak śnieg po prostu. W toni wodnej tworzyły się kryształki, opadały na dno i tworzyły gipsy laminowane. Tutaj może tego za dobrze nie widać, no bo to jest takie zdjęcie z natury. Te gipsy laminowane, drobnokrystaliczne pod mikroskopem wyglądają tak. To jest 0,1 mm, czyli 100 mikrometrów. Jak wyglądały procesy i wyglądają nadal procesy przebudowywania się gipsów w siarkę? W kryształy gipsów wnikają węglowodory, które pochodzą z głębszych partii basenu mioceńskiego, zaraz o tym opowiem bardziej szczegółowo, i te węglowodory są materiałem przeróbczym, który przerabiają bakterie siarkowe. Tych bakterii siarkowych jest wiele, ale najbardziej znane są Desulfovibrio desulfuricans i Desulfovibrio oxidans, Desulfovibrio fery, czyli żelazowe i tak dalej, z tych bakterii cała masa, i one biorą udział w przerabianiu gipsów na siarkę i wapień pogipsowy. Tutaj widać przestrzenie między kryształami gipsu, to są kryształy gipsu, te takie szare w różnych odcieniach, a przestrzeniami między kryształami gipsu wędrują właśnie węglowodory i bakterie. Jeżeli to się powiększy, to miejsce przy pomocy mikroskopu, to tu mamy dwa kryształy gipsu, ciemny i jasny, to wynika z polaryzacji światła przez mikroskop, i tutaj na kontakcie tych dwóch kryształów tworzą się kryształki siarki, działają węglowodory, te ciemne koncentracje przenikające z głębi ziemi, no i bakterie tutaj urzędują. Transport wzdłuż tych strzałek się odbywa, żółtej i niebieskiej, a miejscami szczególnie podatnymi
są miejsca tam, gdzie w gipsie, czyli CaSO4H2O, występują tak zwane mostki wodorowe na kontakcie siarczanu z wodą CaSO4 i 2H2O, dwie cząstki wody. Na granicy tych dwóch cząstek wody i siarczanu występują mostki wodorowe, które są dosyć słabymi wiązaniami. Stąd też gips najlepiej się łupie, jak to się mówi, ma płaszczyznę łupliwości właśnie wzdłuż tych powierzchni, gdzie występuje kontakt cząsteczek wody z gipsem. Tutaj mamy zdjęcia z mikroskopu skeningowego, powiększone. Są to kryształy gipsu z bardzo dobrze widoczną, piękną łupliwością. I widać, że cały proces przebudowywania gipsów, wędrówki węglowodorów i bakterii odbywa się wzdłuż płaszczyzn łupliwości. Tutaj się jeszcze nie zaczął, ale tu była płaszczyzna łupliwości i tutaj ten proces się zaczął, rozwijał się na granicy właśnie drobin wody i siarczanu, tam gdzie są te mostki wodorowe, gdzie jest bardzo słaba struktura. Tutaj ponownie jest zdjęcie pokazujące właśnie rozwijanie się dróg migracji węglowodorów i bakterii, bo to jest 100 mikronów, czy 1/10 mm. No a bakterie mają około 4-5 mikrometrów, czyli 4000 mm. Są bardzo drobne, one tu spokojnie mogą wędrować w strukturach kryształów. Tu mamy zdjęcia właśnie tych bakterii siarkowych, które przerabiają gipsy na siarkę i na tak zwane wapienie pogipsowe. To są zdjęcia uzyskane z hodowli bakterii Desulfovibrio przy dużych powiększeniach. Państwo widzicie, tutaj jest 10 mikronów, czyli 1/100 mm. No a tutaj mamy jeszcze mniejsze niż 1/100 mm bakterie, prawda? Na czym polega ich działalność? One w procesach życiowych, te bakterie, skalne bakterie żyjące ziemi, mineralogiczne można powiedzieć, uzyskują energię w wyniku redukcji siarczanów do siarkowodoru. My jesteśmy przyzwyczajeni, że energię się otrzymuje w wyniku tleniania, na przykład spalania, a my w naszych organizmach w wyniku przerabiania na przykład wielocukrów na dwutlenek węgla i wodę, czyli właściwie reakcji z tlenem, a te bakterie żyją dzięki procesowi takiemu, że tlen jest redukowany, tlen jest oddawany i powstaje siarkowodór, czyli H2S. To, co śmierdzi, jak to się mówi, gniłymi jajami. Ten materiał, ten siarkowodór powstający właśnie z gipsów z udziałem bakterii jest potem przerabiany na czystą siarkę. Tu mamy całą kolonię bakterii w obrębie kryształów. No i teraz to spróbujmy to ująć to chemicznie, że tak powiem. Czyli mamy gips, w którym występuje siarka z udziałem bakterii. I tych bakterii jest bardzo dużo różnych rodzajów. Nie tak, że najpierw są bakterie redukujące, potem utleniające, a potem jeszcze jakieś inne. Okazuje się, że w próbkach ze złóż gipsowych te bakterie redukujące i utleniające występują w tych samych próbkach. Jak to jest możliwe? No, jakoś tam współpracują. Dokładnie proces nie jest poznany. I gips w obecności tych różnych bakterii oraz węglowodorów, tutaj jest jako metal zaznaczony, jest przerabiany na siarkowodór, gdzie ta siarka z gipsu przechodzi do siarkowodoru, a następnie utleniany też z udziałem bakterii siarkowodór tworzy czystą siarkę plus wapień pogipsowy tak zwany, czyli kalcyt pogipsowy, w którym węgiel pochodzi z węglowodoru, z metanu. Tu jest narysowane, że C z metanu wchodzi w CaCO3. Skąd to wiadomo? Na podstawie badań izotopowych, o których Państwu
za chwilkę opowiem. Czyli bardzo z gruba biorąc, ta reakcja w ten sposób powstaje i złoża siarki powstają nadal, bo nam się wydaje, że złoża kiedyś się utworzyły i skończyło się. To cały proces dalej trwa. W złożach gipsu i siarki żyją nadal te bakterie i to wszystko się dzieje się powoli. Jeśli chodzi o same węglowodory, które występują w gipsach współcześnie, no zrobiliśmy taką ekstrakcję tych węglowodorów, a następnie badaliśmy je spektrofotometrycznie w podczerwieni. Tutaj są widma po kolei różnych uzyskanych węglowodorów z gipsów. No i mamy węglowodory nasycone, to jest pierwsza grupa. Węglowodory aromatyczne, to jest widmo B. Żywice, gęste, ciężkie węglowodory i jeszcze cięższe węglowodory asfalteny. Okazuje się, że węglowodory, które żeśmy badali właśnie w ten sposób, jak powiedziałem przed chwilą, są węglowodorami pochodzącymi z dwóch źródeł. Są to zarówno węglowodory mioceńskie, jak i węglowodory kredowe. Zostało to rozpoznane na podstawie składu izotopowego węgla. Węgla zarówno w węglowodorach, jak później w węglanach, czyli w kalcycie, w wapieniu po gipsie. Tu mamy wyniki analiz publikowane razem z kolegą Przybyłowiczem, fizykiem, parę lat temu. A tutaj mamy mapki ze złoża siarki w Tarnobrzegu, gdzie mamy pokazane koncentracje izotopów O18 tlenu i O18 tlenu i C13 węgla, które no, rozkładają się bardzo nierównomiernie. Widać, że w wapieniach ich jest mniej. Zaczynają się pojawiać na kontakcie gipsów, to są gipsy, i złoża siarki, to jest złoże siarki, tymi paskami zaznaczone. I tutaj się pojawiają właśnie zarówno podwyższone ilości izotopów tlenu, jak i izotopów węgla, tego węgla pochodzącego z metanu. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że można przypuszczać, czy też nawet powiedzieć w sposób prawie pewny, że w miocenie i w kredzie no, węglowodorów nie ma, albo ich jest niedużo, ponieważ ogromna ilość węglowodorów została przerobiona w procesie przebudowywania się gipsów w siarkę i w wapień pogipsowy, w kalcyt pogipsowy. Tamto C w CaCO3 w tym wapieniu pogipsowym to jest C właśnie z węglowodorów. Także nasze złoża węglowodorów zostały poważnie, znajdujące się w zapadlisku przedkarpackim, zostały poważnie uszczuplone właśnie przez te procesy powstawania złóż siarki. Wiedząc to wszystko, przystąpiliśmy do eksperymentów polegających na hodowli siarki, kryształów siarki, z udziałem gipsów mioceńskich. Hodowlę prowadziliśmy na pożywkach, które zostały, że tak powiem, opracowane przez Czecha, pana Dostalka w 1956 roku, a więc dość dawno temu. I to jest skład pożywki, która pozwalała przerabiać nam gipsy mioceńskie w laboratorium na siarkę. Tu mamy właśnie kryształki z siarki, tutaj jest 1 cm, które udało się wygenerować w laboratorium. To dosyć, że tak powiem, szybko. Ten proces przebiega dosyć szybko. Co to znaczy? To znaczy, że wszczepiając w gipsy właśnie tego typu pożywkę,
można by było sprowokować, że tak powiem, w sposób sztuczny przebudowę gipsów w siarkę. Nie trzeba było czekać milionów lat, tylko można było ten proces przetwarzania gipsów w siarkę, że tak powiem, przyspieszyć. No niestety nie było warunków na robienie eksperymentów polowych, to było robione w warunkach laboratoryjnych. No, do tych złóż siarki będzie się wracać, dlatego że siarka jest potrzebna. Jak wiecie Państwo, mamy dwa rodzaje siarki, rąbową i jednoskośną. Okazuje się, że jedna się nadaje do czego innego, druga się nadaje do czego innego. Także są plany uruchomienia ponownie produkcji i wydobycia i produkcji siarki z naszych złóż miocenskich, z czego wszyscy by się bardzo cieszyli, bo to było i zatrudnienie, i produkcja kwasu siarkowego, i cały szereg różnych korzystnych rzeczy, sprzedaż, prawda, i biznes, i wszystko. No tyle chciałem Państwu opowiedzieć o genezie naszych polskich złóż siarki. Oczywiście jest tutaj cała masa dodatkowych szczegółów, które przy poczytaniu tej literaturki można sobie, że tak powiem, poznać. Wszystkiego najlepszego życzę i do następnego spotkania. Dziękuję za wysłuchanie. Kłaniam się.